Przez pryzmat wiedzy. Nice to be in orbit. Porozmawiamy sobie dzisiaj na temat liceum Montessori, których właśnie przedstawicieli dzisiaj gościmy. Audycję prowadzić będą Kacper Ładoń oraz Kamil Milik. A naszymi gośćmi są Izabela Heller, Agnieszka Warchał, Antoni Sabik, Aleksander Antoszyk. Trójka, która się tutaj przed chwilą przedstawiła, to uczniowie, a pierwsza pani Izabela jest tutaj nauczycielką i przyprowadziła do nas dzielną grupę uczniów, która będzie się zmagała z radiowymi trudami. Na co przede wszystkim stawiacie w edukacji młodzieży? Jakie są takie główne wartości, którymi się kierujecie, ucząc młodzież, starając się w jakiś sposób przekazać im wiedzę? No absolutnie tutaj odwołujemy się w tym sposobie przekazywania wiedzy do tego, co powiedziała Maria Montessori na ten temat. I tutaj nie odkrywamy w żaden sposób Ameryki. Oczywiście modyfikujemy w pewien sposób te metody, które Maria Montessori kiedyś tam wprowadziła, ponieważ żyjemy w innych czasach i w innych okolicznościach. Natomiast niezmienne jest to, że stawiamy na człowieka. Metodami, którymi staramy się wesprzeć tych młodych ludzi, jest przede wszystkim to, aby jak najbardziej ich stymulować, gwarantować im z różnych stron jakieś bodźce, które będą mi wspomagały w tej ścieżce odkrywania swoich pasji albo ich realizowania. Więc tutaj ja bym powiedziała, że to jest dosyć trudne pytanie, jeżeli miałbym odpowiedzieć, czy są jakieś konkretne metody. Przede wszystkim dla mnie w pracy jako nauczyciela najważniejsze jest zauważenie tego, co uczeń mi powie o sobie. I to, jak ja do niego podejdę, to zależy wyłącznie od tego, co on mi o sobie powie. Nie wiem, czy odpowiedziałam wystarczająco jasno, ale... Oczywiście, to jeszcze wszystko wyjdzie w trakcie audycji. Wyjdzie w praniu. Jakby też to jest dostosowane indywidualnie do każdego ucznia. Zdecydowanie. Ja bym powiedział tak, że jesteśmy jakby bardzo nastawieni na ten indywidualizm, ale w tym też jest miejsce na grupę. I to, co mi najbardziej tak naprawdę podoba się w tej szkole i co zawsze jakoś mnie podwoiło, że ja tutaj chcę być dalej przez te, no, w tej chwili już 12 lat, to jest to, że i mam poczucie, że jesteśmy taką dużą rodziną. I mimo tego indywidualizmu, mimo tego, że każdy ma miejsce na swoją pasję, na bycie sobą, na rozwijanie się w różny sposób, to wciąż jesteśmy w stanie się złączyć, współpracować razem i tworzyć niesamowite projekty badawcze, przedstawienia, po prostu takie odjechane rzeczy, jakich po prostu śnić nie można czasami. I w tej swojej różnorodności dalej jesteśmy razem. I to jest taki charakter rodzinny, mimo tego, że jesteśmy coraz większą szkołą, w porównaniu tylko sobie było na przykład kilka lat temu, to jest to, co powoduje, że nasze liceum jest takie wyjątkowe, jak jest. Jak wygląda rekrutacja, taki cały proces rekrutacji, co trzeba zrobić, żeby się dostać do szkoły? Jeśli chodzi o cały proces, to mi najbardziej w pamięć zapadła rozmowa rekrutacyjna, ponieważ ta rozmowa nie przypomina żadnej innej rozmowy rekrutacyjnej, jaka się przeprowadza w szkołach. Ponieważ pytania tam zadawane były takie mocno zaskakujące i bardziej niż takie staranie właśnie dostania się, przypominało taką koleżeńską rozmowę z wychowawcami. No, pytania typu, co byś zrobił, gdybyś miał milion złotych, na co by się wydał, no nie dostaje się ich na co dzień, na pewno nie spodziewa się, że dostanie się ich na rozmowy rekrutacyjne, na rekrutacyjnej do liceum. Tak, u mnie ten proces wyglądał podobnie jak u Antka. Przyszłam na dzień rekrutacyjny, znaczy na dzień otwarty i później jakby liceum się do nas odezwało, też miałam rozmowę rekrutacyjną i no również były podobne pytania. Też miałam na przykład pytanie o to, jaką bym chciała mieć supermoc, więc bardzo szeroki zakres tych pytań. Taki bardziej, żeby właśnie nas poznać jako osoby, jako takie jednostki, niż żeby nas właśnie jakoś zaszufladkować.
I jaka była to supermoc? Jeśli dobrze pamiętam, to ja sobie wybrałam niewidzialność, no bo wiele rzeczy można z tym zrobić. Też bym tak wybrał. Właśnie nie przypominam sobie, żeby w którymś momencie poproszono i jakby ogólnie pytano mnie o oceny w gimnazjum, o wyniki na egzaminie gimnazjalnym, tylko bardziej było to pytania właśnie o moje zainteresowania, pasje i rzeczywiście przychodząc do klasy, to widać, że ta szkoła skupia takich ludzi z pewną pasją, z pewnym jakąś miłością, zainteresowaniem i to jest naprawdę niesamowite, ponieważ ta szkoła umożliwia rozwijanie tej pasji. A to, co mnie jeszcze zastanawia, to w takim razie, jakie wy macie przedmioty? Macie takie standardowe przedmioty, jakie można spotkać w liceum, jak na przykład nie, matematyka, geografia? Czy znajdują się też jakieś inne przedmioty, które w jakiś sposób, tak jak tu było wspomniane, rozwijają twórczość? No to oczywiście mamy też zwykłe przedmioty, bo dalej jesteśmy w tym systemie polskim i musimy się do niego trochę dostosować. Ale co też ciekawe, u nas w szkole są takie dodatkowe lekcje, na które można przyjść. Na przykład mamy inspiratory, gdzie każda osoba może powiedzieć o swojej pasji. Mamy na przykład nauki języków dodatkowe, mamy miejsce w sali plastycznej, gdzie też każdy się może rozwijać plastycznie. Mamy dodatkowe po prostu lekcje, ale wszystkie, które muszą być, zawsze są. A wspomnieliście wcześniej o tym, że te sale są tak zrobione, żeby wszyscy siedzieli w kółku, w kole, bo w klasycznej takiej klasie zawsze właśnie na końcu są jacyś tacy niegrzeczni uczniowie, a jeżeli tutaj mamy takie kółko, to czy istnieje jakiś dzienniczek, na przykład uwag, czy istnieje jakiś system w ogóle oceń uczniów, czy nie ma czegoś takiego? Jak są oceniani uczniowie, jak są karani? Coś istnieje takiego? O, system ocen kar i nagród, to jest ten ulubiony temat. To chyba uczniowie sobie mogą powiedzieć, czy są karani albo oceniani. No raczej nie, nasza szkoła się opiera na wolności, ale też w takim wymiarze, że ja jestem wolny, ale muszę patrzeć na innych ludzi i nie przekraczać ich granic, więc jakby każdy bierze odpowiedzialność, też się takiej odpowiedzialności za siebie innych uczymy i właśnie tego życia w grupie, więc oceniamy się na przykład sami, jeśli chodzi o nasze zachowanie pod koniec roku, więc tu jakby wszystko działa na takiej symbiozie, bym powiedziała. Ale to jest niesamowite, że właśnie w naszej szkole, jeżeli nie ma takiej potrzeby, jeżeli jakby system edukacji od nas tego nie wymaga, to nie ma ocen. Wymaga od nas, żeby postawić tą jedną cyferkę na koniec, żeby pojawiła się na świadectwie, ale poza tym nauczyciele nie są w stanie szantażować w żaden sposób ucznia, że masz się uczyć, bo dostaniesz jedynkę, czy właśnie tam masz się wymówić na lekcji, bo inaczej dostaniesz uwagę, czy inne jakieś głupie metody, takie metody kija i marchewki, że uczymy się, bo musimy. W tej szkole ja nauczyłem się uczyć nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę. I zauważyłem, że ta nauka o wiele jest bardziej dla mnie przyjemniejsza, co przekłada się na to, że jest efektywniejsza. I bardzo polecam. Jeszcze jedną rzeczą, którą ten system, który mamy, wprowadza, powoduje, bo w ogóle to jest tak, że jak mamy jakieś zadanie i nad nim pracujemy, to tak naprawdę są tylko dwie opcje. Mamy N albo T, niezaliczone albo zrobione. I to powoduje, że się porównujemy znacznie, znacznie mniej między sobą i mamy taką jakąś większe zaufanie do siebie i mniej takiego prześcigiwania się. Tak, właśnie wyścig szczurów. Bardzo mnie osobiście, kiedy byłem w prywatnym gimnazjum, bardzo przeszkadzał i bardzo stresował. A tutaj jest kompletnie tego nie ma. Jakby każdy osobiście ma swojego Librusa i jest w stanie sprawdzić, ile ma aktywności zrobionych, a ile nie. Ponieważ też zadania domowe. U nas nie ma zadań domowych. Jedyne co są, to aktywności. I czym się różni aktywność od zadania domowego? Aktywność polega na tym, że możemy ją zrobić od razu po lekcji, tego samego dnia, w przyszłym tygodniu, za miesiąc, za 6 miesięcy, albo nigdy nie zrobić i pogadać z nauczycielem, że zamiast tej aktywności uważamy, że moglibyśmy zrobić coś innego. Co taki nauczyciel powinien wiedzieć? Czy on musi mieć wiedzę jakby z całego zakresu, z różnych dziedzin, czy konkretnie, no bo w szkole mamy kogoś od matematyki, od geografii, a jak tutaj wygląda rola nauczyciela?
Mam swoje przekonanie co do tego. I ja wychodzę osobiście z założenia, że chciałbym być od wszystkiego, ale jednocześnie jest to niemożliwe. I dobrze, jeżeli każdy z nas będzie ekspertem w swojej dziedzinie i będzie mógł wychodzić poza pewien schemat, bo też nie sztuką być we wszystkim, a tak naprawdę w niczym. Więc wydaje mi się, że jeżeli nauczyciel czuje pasję do swojego przedmiotu, to jest to już bardzo dużo, by móc się odnaleźć w tym systemie. A jak wygląda taki typowy dzień ucznia? Załóżmy, że przychodzi na jakąś godzinę i no tutaj chciałbym się dowiedzieć właśnie na którą. Jak to przebiega później? Czy są przerwy, tak jak w normalnej szkole? Czy jest podział na 45 minut, że tyle trwa lekcja? Jak to wygląda tak od środka, taki jeden dzień z życia ucznia? Najbardziej nietypowym elementem naszego dnia, od którego chyba trzeba zacząć, jest praca własna. To jest taki czas, kiedy każdy może pracować nad tym, czym chce. Czyli naprawdę przy jednym stoliku jedna osoba może pracować z matematyką, druga osoba może pracować z językiem polskim. To, co sobie każdy wybiera. I mamy lekcje, one zazwyczaj mamy rano, taki blok lekcyjny. Lekcje są różne. Tak naprawdę spora część jest 20-30 minutowych, właśnie tak jak Antek wspomniał, w formie takich wykładów, prezentacji. 45-minutowe lekcje wyżej to są takie lekcje, gdzie pracujemy w grupach, gdzie dyskutujemy, takie bardziej w formie współpracy. Ale ta praca własna zazwyczaj w ciągu dnia jest właśnie między gdzieś 9-11. To bardzo zależy od tego, kto ma jakie rozszerzenie, jaki ma, każdy ma inny trochę plan dnia. I na tej pracy własnej siedzimy, że tak powiem, w takiej luźniejszej atmosferze. Każdy pracuje indywidualnie, albo niektórzy też mogą grupowo nad jakimś projektem. No a później po południu mamy do tego też blok lekcyjny, lekcje dłuższe, 45-minutowe zazwyczaj po południu. Mamy WF, mamy rozszerzenia też wtedy. Tak to wygląda. No, do tej pracy własnej to chciałbym dodać, że to też jest niesamowity wynalazek, ponieważ daje się taką przestrzeń i czas uczniowi, w której on sam może zdecydować, co teraz chciałby robić, czym jest zainteresowany, na co ma teraz ochotę. No bo są dni, kiedy chciałbym porobić na przykład zadania z matematyki, zdarzają się takie dni, a są takie, które chciałbym się zająć jakimś projektem z geografii. I ta wolność i możliwość tego robienia w szkole, a nie tylko pod wieczór w domu, kiedy najchętniej człowiek by odpoczął, jest po prostu świetna. Jak byście zachęcili takiego ucznia, takiej zwykłej szkoły, takiego zwykłego liceum, żeby przyszła jednak do waszego liceum? Co tutaj najbardziej gra jakby kluczową rolę? Ja to zawsze jednym zdaniem podsumowuję, może dwoma. Jeśli lubisz być sobą, to znajdziesz się tutaj, w tej szkole naszej. Nie mamy ocen. No myślę, że wolność przekonuje, że takie właśnie normalne podejście do człowieka jest też bardzo ważne i bardzo zachęcające. I jako nauczyciel też mogę powiedzieć, jak zachęcić? Zapraszamy, bardzo proszę. No myślę, że to, co powiedzieli moi uczniowie, to ja się absolutnie z tym zgodzę. Ja bym jeszcze dodała, że mnie ta praca stale stymuluje. Ja nie widzę granicy swojego rozwoju. Cały czas stawia przede mną kolejne wyzwania. I to jest dla mnie absolutnie kluczowe, żeby gdzieś przysiąść w jakimś miejscu na dłużej. Więc ta szkoła mi to gwarantuje, o to się nie boję.